A siemaneczko, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj zrobię dla odmiany taki krótki odcinek kulinarny. No dokładnie. Co ja tu mam? Boczek, to jest swój boczek swojej roboty, ze swoich świnek. Pokrojony boczek, tutaj rytwankę. Przykrywamy cienką warstwą, to jest swoja kiszona kapusta właśnie, ze swoich grzędów, którą ma... Co to, masz zakazać swojej kapusty? Kurde, teraz kiedyś ludzie to marihuanę, kurde, robiły gdzieś. Pod przykrywką teraz będzie się grzędy swoje gdzieś tam, jakieś tam frukta w jakichś budynkach, w piwnicy, kurde, zatrzymać. Jak przestępca jakiś. Dobra. Teraz trzeba sobie zrobić jakąś marynatę. Bo to będzie schab. Mam schab, będzie schab. Robimy marynatę, paniacku. Pojemniczek. Oleju ze 4 łyżki. Ja to robię na oko. Następnie damy sobie z pół łyżeczki soli. No. Czy ktoś kiedyś próbował taką musztardę? To jest musztarda Madero Dijon. Cholernie mocna. To chyba najmocniejsza musztarda, jaką kurde kiedykolwiek jadłem. Spróbujcie kiedyś i mi napiszcie w komentarzu, jak chcecie oczywiście, co sądzicie o tej musztardzie. Ja lubię bazylię, ma super... Wszędzie daję bazylię. No i to trzeba teraz ładnie sobie wymieszać. Coś jeszcze można dodać? Chyba wystarczy. To zaraz zobaczymy, jak to rozmieszamy. Delikatnie octu trochę. O! No i pewnie musztardy trzeba jeszcze trochę dorzucić. No. Bym zapomniał o pieprzu. Pieprz to zawsze da taki aromat, kurde, swój piękny. No. I to już jest w sumie gotowe. Teraz to można by naszprycować mięso. Schabik. Teraz go tutaj pokroimy. Raz, dwa, trzy. Jutro będzie robota silnika. Aby tam dopisała pogoda, to bym spróbował, ale ta musztarda będzie mocno ostra. Piekarniku trochę ją, kurde, przeteguję. Dobra. I mam taki piękny kawałeczek schabu. Trzeba go pokroić, nie wiem jak to chce, plasterki. Można ponadcinać i całe zrobić, tam ponadcinać, żeby w środek weszło sobie tutaj ten. Dobra, tniemy tu. Jest kilka kawałki. Rzucamy. To nie wszystko oczywiście, na razie kilka sobie zrobiłem, żeby zrobić tutaj warstwę i kolejną następną warstwę. Dajemy tą marynatę. Kurde, już jestem głodny. Panie Jacku. O. I sobie układamy do brytwanki. Cebulę. Cebulę trzeba jeszcze ubrać w talarki. I też tutaj zaraz sobie rzucić. O. Mamy sobie tutaj kawałeczki. Teraz trzeba ubrać cebulę. Mamy cebulę. Ja tu mam akurat cebulę czerwoną. To raczej nie ma żadnej tam różnicy. Sobie rzucamy do naszego tutaj naczynia. Troszeczkę kiszonej kapusty. O, buczusia dokroimy zaraz. Tutaj włożymy. Oczko tam oczywiście nie za dużo. O. No i też tam delikatnie przyprószymy sobie tym kapustką kiszoną. Bagaż pan. No już kwaśna, ja pierdzielę. Dobra. I następna porcja schabu. No, mamy tu już schab zamarynowany. Najlepiej tak by to zamarynować. Nie odstawić do lodówki na jakąś godzinę. To by trochę przeszło tym wszystkim, ale
Ja to jeszcze mam lekko zamarznięte to mięso, no ale jest jaki jest, panie Jacku. No i tu już dajemy sobie drugą warstewkę mięska, cebuli, o, czosnku, o właśnie, czosnku jeszcze rzucę. Mogę mu zaraz dać, gdzieś go tu wcisnę jakoś. Czosnek, bym zapomniał, czosnku. Kurde. Uroki wiejskiego życia takie. Nie masz czosnku. Idziesz tam gdzieś do piwnicy czy do innego magazynu, gdzie tam masz. Oczywiście jak ktoś nie jest leniwy i sobie posadzi takie tam różne. I o, przynosi, zaraz masz czosnek. Czosnek tak trochę posiekany. Rzucamy, on tak tu się będzie. Czosnek, dobry jest czosnek. Jak taki naturalny antybiotyk. Kto wpiernicza dużo czosnku, ten jest zdrowy. No. O, kapustka kiszona. Jednocześnie zrobię sobie do tego ziemniaki w fartuchu, bo to będzie mięsko. Jak to do tego ziemniaka nie jest takiego z fartucha, nie? Też dobrze przyprawionego. O, panie Jacku. Hops. A o, boczku mogę. Boczek tam na górę. Chociaż nie. No dobra, boczek damy wyżej. Tu i tak będzie wszystko kurde krążyło. No mogę teraz boczek dać, ale nie pogryzą się smaki. O. No i wyjdzie cała tutaj. Całe naczynko to żaroodporne. I w fartuch zrobimy sobie szybko ziemniaki. Ziemniaki, przyprawa do ziemniaków. Cebulek parę. No i też taki sama tutaj zaprawa murowana. Ja. Mięsko mamy przygotowane. Nakrywamy. I do piekarnika. Do piekarnika. Temperaturę ustawiamy, załóżmy 180 stopni. I zobaczymy. Niech to się tak popichci jakieś 2 godziny. Od chwili nagrzania do 180 oczywiście. Szybko, szybko. Wszystko na szybkości. Jeszcze sobie zrobiłem ziemniaki. Mięsko jakieś. Cebula, pomidora, dam trochę przypraw do ziemniaków. Dałem i się śpieszę. Tuż mi się nagrzało. Muszę to jakoś zmienić, żeby się dwa tutaj zmieściły pieczenie. Mamy dwa garnki. Tu się robi, tam się robi. Zegar mam nieustawiony. 19 minut, to dobra. Jak jest 19 minut, to będzie tutaj jakieś 2 godziny 19. Już tu jakiś czas nam się to robi. Włączyłem jak było 00, ale to zanim się piekarnik rozgrzał, to załóżmy to było 19 chyba. To już ładnie się pyrtoli, o, ładnie się nazbierało płynu tego z kapusty, z boczku trochę wszystkiego. Robi się ładnie. Zobaczymy, czy ziemniaki doszły. Jak ziemniaki doszły, to ziemniaki wyciągnę. Zresztą i zobaczę, jak schapi. Czy schapi już dochodzi do siebie? Czy odchodzi? Mamy to. Jakieś 2 godziny to się robiło. Wyciągam i zaraz próbujemy, co nam tutaj dobrego wyszło. Mamy to. Jakiś kawałek. O, bo czuć się tak ładnie. Ale to pewnie musi być smaczne. Sądzę po zapachu ziemniaczki. I to, i próbujemy. Jeden nasz schabik. O, jest. Jest schabik. Schabika, o, talerzyk, szki kapustki, ten boczek też pewnie nie miał swój smak, jakiś taki pyszny. I ziemniaczki do tego, ależ to ma piękny smak, ja cię kręcę. Ten sam napar, pewnie tego się
to pić będzie można. Szkoda, że szwagra dzisiaj nie ma. Ja tak po chłopsku to robię. Ziemniaczka dołożymy. O. I już jest obiadek. Elegancki. To chowamy do piekarnika. Jak tam to wyszło, zobaczcie. Widelczyka przyniosę. Mam tutaj. O. Mięsko. Próbujemy kawałek schabu. Ziemniak. O Boże. Smak jest wyborny. To mięso przysiąkło tym wszystkim. To kiszoną kapustą. Zobaczmy, ta kapusta, jaki ma smak. No matko. Coś niebywałego. Kapusta znów przeszła mięsem. Kurde. Musicie taki oboczek. Kawałek boczusia spróbujemy. Ja pierdzielę. Poezja smaku, naprawdę. No. Coś wspaniałego, także polecam. No i życzę miłego oglądania. Jutro z panem Jackiem składamy silnik do Ursusa. Jutro następne odcinki z tym konkursem. Jak ktoś sobie... Ależ dobre. Jak ktoś sobie zbiera, zapisuje te kwoty. Dobra, żeby wygrać klucze, prawda? No także jak ktoś patrzy, obserwuje bacznie, to jutro będzie następny odcinek z remontem. Będzie na konkretnie jutro robota. Doszedł wał. Zrobiony z dociskiem. Powiem, ile to kosztowało. Jakieś tam jeszcze delikatne. A, dobra. Jutro wszystko wyjaśnię. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Musicie takie coś sobie zrobić kulinarne, taki przysmak. To jest... Ja idę konsumować. A wam miłego wieczoru życzę. Cześć.